czy tak się wszystko zgadza. Jesteśmy naście po. To chyba możemy zacząć. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym zrobić lekki wstęp do tego, żebyśmy wiedzieli, z jakim procesorem mamy do czynienia, tak? No i mamy z takim procesorem do czynienia, który się nazywa 68000. To jest procesor taki łamany 16×32 bit, to znaczy się to, co widzi użytkownik, to jest procesor 32-bitowy. Ta architektura jest 32-bitowa, w związku z tym wszystkie rejestry, adresy i tak dalej są wszystkie jakby podstawowym słowem maszynowym, to są 32 bity. Natomiast architektonicznie wewnątrz on jest 16-bitowy, to znaczy jeżeli próbujemy zrobić operację 32-bitową, to on de facto musi ją jakby rozbić na dwa cykle, to znaczy się najpierw musi zrobić zadawanie dwóch 16-bitowych młodszych słów, potem starszych słów, tak? Więc jakby z naszego punktu widzenia, jak na niego patrzymy, 32 bit, natomiast trzeba pamiętać o tym, że on wewnętrznie jest 16-bitowy, tak? I wszystkie 32-bitowe operacje będzie robił troszeczkę wolniej. Co ten procesor nam oferuje? No, Amidze nam oferuje, czy ogólnie dość niewiele nam oferuje, tak? No bo to jest procesor, który ma z grubsza jakąś taką dziwną częstotliwość. I wszystkie instrukcje są jakąś wielokrotnością dwóch cykli z pewnych przyczyn, tak? Które nie będziemy zgłębiać. No więc minimalnie instrukcja zajmuje 4 cykle. To jest procesor wielocyklowy, więc to się potrafi rozrastać dosyć szybko. Ta liczba cykli trzeba jakoś tam kontrolować i zaraz sobie opowiemy też o instrukcjach, które z reguły są szybkie oraz te, które są nieco wolniejsze i będzie trzeba na nie uważać, jak będziemy pisać jakieś takie pętle, które będą generować już efekt graficzny na ekranie. Dobra. To podstawowym podręcznikiem do tych naszych zabaw jest taki podręcznik, który macie podpięty na stronie przedmiotu. I tutaj mamy coś takiego jak model programisty, tak? To znaczy się mamy rozdział 2.1, pewnie moglibyśmy teraz szybciutko przewinąć do tego rozdziału 2.1. Nie wiem, czy to będzie, tak, to już jest to. No i oni coś tam do nas... Oni coś tam do nas mówią, natomiast tak z naszego punktu widzenia najważniejsze jest to, że my mamy 8 rejestrów, w których możemy przechowywać dane. I no rejestry, to koszt dostępu do tych rejestrów, to wiadomo, że jest nie zwiększa nam liczby cykli danej instrukcji, ale mamy podzielone tak naprawdę na dwa rodzaje rejestrów, to znaczy na rejestry danych i na rejestry adresowe, przy czym jeden rejestr adresowy tutaj widać, on jest wyróżniony i on przechowuje wskaźnik stosu, tak? Czyli w tej architekturze mamy jeden wyróżniony rejestr, który jest rejestrem stosu, więc mamy jakieś instrukcje typu wrzuć coś na stos, zdejmij coś ze stosu, tak? Natomiast instrukcje jako takie, one są dość, jakby to można było powiedzieć, ortogonalne, to znaczy się, że każda instrukcja przyjmuje z grubsza taki sam zestaw operandów, tak? Czyli one są bardzo regularne, te instrukcje, jakby się na nie popatrzyło. No to może sobie popatrzmy na troszeczkę assemblera i zobaczmy, czy jesteśmy w stanie go w ogóle w jakikolwiek sposób przeczytać, mając nasze doświadczenia z architektur systemów komputerowych. No to tak powracamy do naszego tej przeglądarki kodu. No i tutaj można bardzo szybko znaleźć jakiś plik w assemblerze, jakiś ciekawszy plik w assemblerze i to jest bootloader ASM. Jeszcze się tylko upewnię, czy mi nagrywa przechwytywanie kursora. O właśnie, przechwytywanie kursora może się przydać. No i okej, okay, wracamy tutaj. Już pomijając wszystkie inne dziwne rzeczy, które się tutaj pojawiają, my skupiamy się tylko i wyłącznie na kodzie, który się tutaj pojawia. Okej, okay, tu są jakieś makra i tak dalej, to może jakby nie jest super istotne. Pojawiają się też jakieś symbole, ale część z tych rzeczy my już rozpoznajemy. Kto pamięta, co to jest, co robi instrukcja Lea?
a przynajmniej co robiła na Intelu. Ładuje aktywny adres. Ładuje adres, czyli oblicza to wyrażenie, tak, i ładuje to wyrażenie do tego rejestru A0, tak? No tutaj to są jakieś, prawda, oczywiście dziwactwa, a jak myślicie, co robi move.w? Move to chyba wiadomo, co robi, prawda? A jak myślicie, co to jest? To czy gdzie jest źródło, gdzie jest operand źródłowy, gdzie jest operand docelowy, patrzycie na to. Na tą instrukcję w linii 170. To pewnie to end minus start dzielone to jest źródłowy, a docelowy to będzie do 0. Tak, czyli to jest weź, tutaj jest ten hash, który oznacza, że to co będzie dalej, to jest obliczona jakaś stała przez assembler. I weź po prostu tą stałą włóż do rejestru D0, tak? Czyli widać, jakoś sobie radzimy patrząc na to. No dobrze, a co robi ta następna instrukcja w linii 171? Jak myślicie? Ona jest taka trochę dziwna, nie? Takiego czegoś nie widzieliśmy na Intelu. Przenosi wartość A0 do A2 i oba inkrementuje po fakcie? No, to trzeba by było sobie to rozpisać, prawda? Jak mamy tą instrukcję MOVE, ja zaraz przełączę na kamerkę, A0 plus A1, czy tam, no to nie wiem czy A1, ale powiedzmy, bo nawiasy to jest pod adresu. Tak, okej. Okay. No to robi coś takiego, że bierze do pamięci pod adresem A1, tak, to znaczy się trzeba wydłubać wartość z rejestru A1. Tutaj kopiuje wartość z mem reg A0, tak, po czym reg od A1 zwiększa o 2 i tak samo zrobi dla A0, tak? Też go zwiększa o 2. Czemu o 2? Bo to jest 32-bitowy procesor i adresujemy 32-bitowy. No nie, to znaczy się... W, dlatego. To nie jest dla bajeru tutaj, tak? Że to jest kropka W. Jeżeli to by była kropka B, to zwiększalibyśmy o 1, jeżeli to by było kropka L, to byśmy zwiększali o 4, tak? Czyli byte, word i long word, tak? Takie jest rozróżnienie, tak? Czyli jak mówimy o słowach, no to słowami w tej architekturze no są słowa 16-bitowe, tak? A długimi słowami to są 32-bitowe. Tak? No i adresy, ogólnie adresy, przynajmniej w procesorze 68 tysięcy, one mają 24 bity. To znaczy się, tylko dolne 24 bity są używane do adresowania, czyli górny bajt rejestru adresowego, on tam sobie jest, ale on może przechowywać cokolwiek, tak? I niektórzy z tego korzystają, że tam jest za darmo. Ale procesor nie patrzy na to, co tam jest na górze. Nie, bo on nawet nie ma jak drutami tej informacji wyprowadzić na zewnątrz, tak? No dobra, to jeszcze dla testów. A 183, jak myślicie? Co ona robi? Myślę, że czyści po prostu bajt z rejestru, znaczy dolny bajt z rejestru A3. Nie z rejestru A3, tylko o adresie. Nie, o adresie. O adresie w rejestrze A3, po czym inkrementuje adres A3, tak? No i tutaj widać, że jak macie te instrukcje, to te operandy, one są regularne, to znaczy się można spodziewać się, że każda instrukcja jakiś tam zestaw operandów weźmie po jednej i po drugiej stronie. Te instrukcje są albo jednooperandowe, albo dwuoperandowe. Tak, nie ma trzyoperandowych, instrukcji. To, co być może jeszcze jest tutaj ciekawe, no to są jakieś takie instrukcje, jak widzicie linia 172, które służą do pętlenia się, czyli to jest jakaś taka instrukcja, która zmniejsza coś o 1, porównuje i jeżeli nie jest równe, to skacze. No jest to jakiś cały szereg skoków warunkowych i te skoki warunkowe, one bardzo, popatrzcie sobie na linię 193, one wyglądają bardzo podobnie do tego, co widzieliście na Intelu, czyli ten sufiks, tak, EQ, to znaczy się, czy było równe. A on z grubsza dokładnie to, co na Intelu znaczą, tylko że tutaj mamy branch zamiast jump. Prawda? Ale to jest z grubsza dokładnie to samo. No widzimy tutaj jakieś testowanie bitu, prawda, BTST. Widzicie tutaj jakieś takie, no właściwie tutaj nie ma bardzo ciekawych instrukcji, tak? Jest compare. Jakąś ciekawą instrukcją, która,
Tutaj jest, no tu macie sub A, prawda? Więc mamy osobną instrukcję, jakby większość instrukcji działa na rejestrach danych, natomiast jeżeli chcemy robić operacje arytmetyczne na rejestrach adresowych, to mamy jakiś trochę taki zewnętrzny, dodatkowy zestaw instrukcji, prawda? No dobra, czy widzicie tutaj coś, co Was niepokoi na tym ekranie? Czy jest jakaś instrukcja, którą jeszcze chcielibyście, której znaczenie jeszcze chcielibyście usłyszeć? Czy mnie bardziej ten styl bardziej podobny do AT&T, aniżeli intelowskiego? No nie, no bardziej powiedzmy boli. No boli jak boli, ale to jest jedyny styl. Tak, ja rozumiem. Tak. To jest jedyny styl i rzeczywiście gdybyśmy się przyjrzeli zestawowi instrukcji tej 68 tysięcy, to on się niemalże wprost wywodzi od PDP-11. Tak? Więc już takiego dosyć komputera leciwego z początku lat 70. Tak? No i co? I mamy książkę. Ja mam dzisiaj tylko jedną książkę. O tutaj wyświetlam. No, o jest, prawda? I ta książka zawiera w sobie no, wszystkie instrukcje wszystkich procesorów z tej serii. No, mam jeszcze drugą książkę, tylko nie wiem, gdzie ona jest, która już opisuje, czyli tak, mam książkę o to, tak, czyli Programming Reference Manual, nawet podobnie wygląda, i mam gdzieś książkę właśnie tą, w której jest dokładnie opisany ten proces. No dobrze, czyli tak, rejestry wiemy, stos, z tym stosem to jest ciekawie. A jak myślicie, bo tam chyba nigdzie nie było niczego, co działa tutaj na stosie. Znaczy jest na 212 tutaj? Tak, ale to tam tylko ja sobie ustalałem stos, natomiast trzeba, o, widzicie, linia 261 i 266. To są odpowiedniki pusha i popa. Tak? No widać, 261 weź D0, włóż do pamięci pod adres, który jest wskaźnikiem stosu, ale zanim to zrobisz, to zdekrementuj stos o rozmiar słowa, które zostało wyspecyfikowane po kropce, tak? I analogicznie tutaj już i też mamy stos. No dobrze. Można oznaczenie, po której stronie nawiasu w danym minus albo plus? Można tylko po jednej stronie. Minus, znaczy mamy albo predekrementację, albo postinkrementację. Innych trybów adresowania nie mamy. Nie ma na przykład postdekrementacji? Nie. I to można sobie sprawdzić, to znaczy się, gdybyśmy sobie teraz wzięli user manual, to oni tutaj gdzieś nam powinni napisać, że są dostępne takie tryby adresowania. Troszeczkę słabo je widać, ja je powiększę. Ojej, to chyba trochę za dużo. No i tutaj widzicie, prawda? To znaczy się, że można albo pobierać z rejestru danych z rejestru adresowego, spod adresu, gdzie adres jest 16-bitowy lub spod adresu, który jest 32-bitowy, można pobierać coś względem licznika rozkazów, tak? Czyli coś jest oddalone od licznika rozkazów o ileś tam bajtów i to można pobierać. Tu zaraz sobie omówimy ten tryb, ale jakby omówimy go już na przykładzie tym ogólnym. No macie, bierz mi spod adresu takiego, bierz mi spod adresu, inkrementuj adres, post inkrementuj, predekrementuj adres, pobieraj spod adresu i tutaj mamy te dwa śmieszne tryby i tutaj mamy jeszcze oczywiście stała, tak? No więc wypadałoby omówić co? Te wypadałoby omówić, ale one są analogiczne do tego, jak to wyglądało na PC-cie, tak? To znaczy się... No tak, właśnie w AT&T. Tak, właśnie w AT&T, tak? Czyli widać, że D16 to znaczy się weź 16-bitową stałą, dodaj do zawartości AN-a, potraktuj to jako adres i weź to z pamięci, no i tutaj, a tutaj jest 8-bitowa stała, tak? I to, co jest ważne, bo my mieliśmy fajną rzecz na Intelu, tak? I ona się przydawała. Mieliśmy na Intelu coś takiego, że co? Że mogliśmy zrobić na przykład move% RAX, na przykład RDI 4
i powiedzmy do RBX, tak? No to jest problem tutaj na Amidze, a przynajmniej na 68 tysięcy, bo w dalszych generacjach tych procesorów już jest ten tryb. Natomiast w Amidze, jak będziemy sobie programować, no to będzie tutaj powiedzmy A0, tutaj będzie D0.w albo .l, to w zależności co chcemy osiągnąć, a no i będzie do jakiegoś D1, tak? Tak, rzeczy nie ma mnożnika. Znaczy tutaj można jakąś stałą dać, przypuśćmy 8, ale mnożnika nie ma, co oznacza, że jeżeli będziecie teraz indeksować tablicę, to indeks będzie trzeba policzyć samemu, tak? I GCC lubi tam mnożenie wrzucać, a my nie lubimy mnożenia. Prawda? Więc jeżeli teraz będziecie gdzieś patrzeć w kod i widzieć, że ja z namiętnością używam na przykład, używam czegoś takiego, no to, prawda, ojejku, tutaj równa się, gwiazdka A1++, no to właśnie dlatego, żeby jednak sekwencyjnie się poruszać po tej tablicy, czy jakby wolę się poruszać sekwencyjnie po tablicach, bo to powoduje, że ja sobie, znaczy jest bardzo dużo jakichś takich mikrooptymalizacji, które służą do tego, żeby szybko obliczać indeks danego elementu w tablicy, znaczy jego adres tego elementu w tej tablicy. A jeżeli jednak musimy jakoś adresować tak mnożnikiem, ale GCC widzi, że to jest jakaś potęga dwójki, to jest jakoś mądry? No on jest mądry w takim sensie, że zamieni to nam na bit shifty, tak? Więc będzie się starał to zamienić na bit shifty. No i dobra, to dowiedzieliśmy się, że on zamienia to na bit shifty, ale to wcale jakby nie polepsza sytuacji. No dobrze. To może troszeczkę na temat tego, jak podglądać kod, prawda? Czy my wiemy, jak podglądać kod? Czy nie wiemy, jak musicie czym podglądać kod? Nie powiem. No, podglądać kod możemy w bardzo prosty sposób. Mamy nasze ulubione narzędzia. Te narzędzia, no na przykład wejdźmy sobie do lib, do biblioteki i powiedzmy, że chcemy jakąś procedurę działającą na wierzchołkach, prawda, chcemy zobaczyć, no i chcielibyśmy sobie coś zobaczyć, jak to wygląda w środku, no to mamy nasze ulubione polecenie M68K, object dump, prawda, disassemble, no i przypuśćmy scale3d.o, prawda, no i dostajemy jakiś tam wydruk, prawda, z tej zdeasemblowanej procedury. I zauważcie, że jak się tutaj przypatrzycie temu kodu, to on jest dosyć regularny, a więc to jest, to już oznacza, że on był jakoś ręcznie optymalizowany, to znaczy się mimo to, że to jest napisane w C, to tego C się tam mocno bije i kopie, żeby on wyrzucał dobry assembler. Słucham? Jakiś loop unrolling jest tutaj? A być może jest też loop unrolling i to, co jest jeszcze ciekawe, to, że popatrzcie, że każda instrukcja tutaj ma po 2 bajty, tak? Każda instrukcja ma po 2 bajty, to jej ściągnięcie z pamięci kosztuje jeden cykl, tak? Więc jakby te wykonanie instrukcji, ono ma to do siebie, że musi tą instrukcję pobrać z pamięci. Ta instrukcja może mieć, nie wiem, 2 bajty, 4 bajty, 6 bajtów, 8 bajtów, więc on ileś cykli będzie musiał zużyć na pobranie, a później jeszcze na wykonanie tej instrukcji. Więc tutaj zaczyna dochodzić właśnie ta wielocyklowość tej maszyny. I gdzieś są jakieś sprytne tabelki, które opisują to, ile dana instrukcja zajmuje. Chciałem zapytać od razu, wyrównanie jakieś mamy w adresach? W sensie, jak jest wyrównany na przykład? Tak, na tej architekturze procesor bardzo marudzi, jeśli robimy dostępy do pamięci, to znaczy się chcemy pobrać z pamięci albo słowo, albo długie słowo, worda lub long worda i adres jest nieparzysty. Okay. To wtedy dostajemy wyjątkiem procesora. Tak? W późniejszych rewizjach, tam 68020, oni już znieśli to ograniczenie, no ale koszt tam jest też generowany, tak?
Natomiast rzeczywiście on ma rodzić, trzeba na to uważać. Natomiast jak już bajty pobieramy, to on się nie buntuje. Czyli mamy metodę podglądania tego kodu. No oczywiście, prawda, możemy zobaczyć sobie, co ja tutaj drukowałem w Scale 3D. No to możemy sobie oczywiście tego Scale 3D zobaczyć, jak on jest zrobiony. No i popatrzcie, co się tutaj dzieje. Prawda? No to widać, prawda, że to jest jakoś ręcznie optymalizowane. I patrzone, co zostało wygenerowane do assemblera. Tak naprawdę to trzeba by było napisać drugą wersję tej procedury i ją zakomentować, i prawda, jak ona wyglądała przed optymalizacją, tak? Bo tutaj to jest tak średnio czytelne, co się tutaj dzieje, tak? To niestety no, trzeba mieć na uwadze, że to jest bardzo dobra technika, żeby mieć dwie wersje procedury. Jedna czytelna dla człowieka, a druga generująca dobry assembler. Lep pamiętać, synchronizować. Tak. I pamiętam, żeby synchronizować te dwie rzeczy, tak? To jest bardzo dobry pomysł. Więc najpierw piszemy poprawnie, a dopiero potem szybkie. Tak? To jest dobra zasada. Okej. Co my tutaj jeszcze dzisiaj mamy? Aha, czyli tak, mamy podglądanie kodu wynikowego zrobione. Jak widzicie, troszeczkę tak z partyzanta to wszystko prowadzę, więc muszę sobie odhaczyć te punkciki. Zliczanie cykli instrukcji. No do tego wszystkiego mamy całkiem rozsądne narzędzie. Ja sobie usiądę na krzesełku. Mamy całkiem rozsądne narzędzie. To znaczy, że owszem, tutaj w tym dokumencie, jakbyśmy gdzieś zobaczyli, to gdzieś jest na sam koniec taki rozdział, sekcja 8 i tutaj jest jakieś takie tabelki i coś tam. I właściwie na podstawie tych tabelek już można sobie coś tam wywnioskować, ale nie każdy pamięta, że to jest. A czy mamy gdzieś dostęp jeszcze do tego? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że przejdziemy do efektów i tutaj jest plik readme, to w tym pliku readme jest jakiś odnośnik. Gdzieś jest jakiś odnośnik, o właśnie tutaj widzicie odnośnik. O, nie działa. Może nie działa dlatego, że to jest jakiś nawias. O, teraz będzie działać, tak? Może jeszcze powiększymy troszeczkę to. A więc przyjrzyjmy się instrukcji move, prawda? Instrukcja move ma. Jakby jeżeli chcemy przenosić między dwoma rejestrami, to właśnie co tutaj jest napisane. Po pierwsze, rozróżniamy między instrukcje, które działają na bajtach i na słowach. To jest jakby pierwszy fakt, który trzeba zapamiętać, więc one będą miały trochę inne czasy taktowania. I te, które działają na długich słowach, też mają troszeczkę inne. Tak? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to, że rozróżniamy po operandach. Tak? To znaczy, się mamy jakiś operand, to jest pewnie źródłowy, to jest pewnie docelowy, tak chyba można to czytać. I teraz popatrzcie, co się tutaj w tej tabelce dzieje. No oczywiście nikt tego nie będzie pamiętać, bo po co. Natomiast fajnie by było się nauczyć czytać tą tabelkę. I zdaje się, że ją się czyta następująco. To znaczy się, że ta instrukcja, o na przykład weźmy tą instrukcję, tak? O nie, tą. Tą instrukcję. Ta instrukcja, czyli przenoszenie z AN-a do D od AN-a, ona trwa 16 cykli aż, tak? A zużywa 3 cykle pamięciowe. Jeżeli dobrze czytam, zużyło 3 cykle pamięciowe i potrzebuje jednego dodatkowego słowa, żeby zdekodować instrukcję. Czyli to widać, że ta instrukcja nie ma 2 bajtów, tylko ma 4 bajty. I te 4 bajty zapewne wynikają z tego, że ta stała D jest 16-bitowa, więc ona będzie zakodowana za instrukcją w pamięci. A więc musi sobie doczytać. No i pewnie zużywa 3 cykle pamięciowe. Bo co musi zrobić? Bo musi czytać dodatkowo, tak, w stosunku do całej instrukcji, bo musi wziąć, wczytać z jednego kawałka pamięci, zapisać do drugiego kawałka pamięci, ale przedtem musiało jeszcze wczytać z pamięci tą stałą, tak. Więc najprawdopodobniej to w taki sposób, jeżeli dobrze pamiętam, to w taki sposób się to w taki sposób się to czyta. No i tutaj jakby nie ma
Nie ma zaskoczeń, jeżeli przenosimy teraz jakieś długie słowo między pamięcią, no to automatycznie nam się tam gdzieś plus dwa cykle pamięciowe nam się zwiększa. Okej, ale to może nie jest takie super interesujące. Może zobaczmy, jak ten procesor działa, prawda? To znaczy się, czy jest fajnie, czy jest niefajnie, czy co jest fajne, a co jest niefajne. Więc jeżeli sobie popatrzymy na instrukcje arytmetyczno-logiczne, to nie jest źle. Popatrzcie, dodawanie słów 4 cykle, długich słów 6 cykli. Tak? Czyli tak jak mówiłem, 2 cykle na wczytanie instrukcji z pamięci, 2 cykle procesora, bo tam są jeszcze się mierzy cykle szyny pamięci. Tak? 2 cykle procesora, żeby wczytać instrukcję oraz 2 cykle na to, żeby zrealizować operację dodawania. Tutaj 2 cykle na wczytanie, później 2 cykle na młodsze słowo, 2 cykle na starsze słowo i tak dalej. No i pierwsze, co nam się rzuca w oczy tutaj w tej tabelce, no bo tam dodawanie, jakieś operacje arytmetyczno-logiczne, to wszystko jest OK. Pierwsze, co nam się rzuca, to prawda, mnożenie boli, dzielenie boli bardziej, prawda? I mamy dzielenie ze znakiem i bez znaku, to jest signed, unsigned, prawda? No to są takie rzeczy. Więc widać, o co chodzi. I to jeszcze jest, gorzej niż by się nam wydawało, prawda? Bo jeżeli robimy dzielenie, to dzielenie działa tylko i wyłącznie w taki sposób, że bierzemy sobie 32-bitowe słowo, dzielimy przez 16-bitowe słowo i dostajemy 16 dwukropek 16, to znaczy się tutaj dostajemy wynik, a tutaj dostajemy resztę z dzielenia, tak? A mnożenie działa w ten sposób, że bierze 16 razy 16 bitów i produkuje nam 32 bity, tak, w wyniku. Więc widać, że te operacje są kosztowne. No dobra, to jest pierwsza obserwacja, dosyć ważna, że ten procesor ma ewidentnie ma mnożenie i możemy być z tego bardzo szczęśliwi, bo w tamtym okresie niewiele procesorów implementowało mnożenie i dzielenie wewnątrz, no ale jest nie jest najgorzej. Znaczy, no nie jest z jednej strony lepiej, z drugiej strony gorzej, no różnie można to czytać. Tutaj są jakieś takie instrukcje mało ciekawe, które biorą stałą, ale tym się właściwie nie musimy przejmować, bo assembler automatycznie widzi, że dana instrukcja ma operand stałą i możemy napisać po prostu add i nie musimy pamiętać o tym, że to jest immediate, prawda? Assembler to rozkmini i ujednoznaczni, więc nie przejmujemy się tymi instrukcjami. Tutaj są jakieś ciekawe instrukcje. Jest czyszczenie, są jakieś liczby BCD, negacja. Nic takiego super ciekawego, poza dwoma instrukcjami, które warto by było później sobie do nich wrócić. Ja już je zapiszę sobie teraz na tablicy, żeby do nich wrócić na szybko. To jest instrukcja SCC, tak, SCC i TST. Ok, może jeszcze jedna ważna rzecz, o której za chwileczkę powrócimy, to jest pewien taki fakt o wszystkich instrukcjach, że jest coś takiego, co się nazywa CCR, czyli Condition Code Register, czyli to jest rejestr flag. Tam można się spodziewać w tym rejestrze flag. Jak myślicie, czego tam można się spodziewać? Tak jak w Intelu. Overflow na przykład, zero flag. Negative, czyli tam sign. No i carry. I chyba carry. I chyba coś jeszcze na 68 tysięcy. No chyba jest 5 bitów, a nie 4. No ale to z grubsza to. I ten w swojej kolejności na pewno napisałem. Natomiast trzeba brać pod uwagę, że większość instrukcji ustawia CCR. Tak? Większość, zdecydowana większość ustawia. Więc i to w tej książce jest to napisane, to znaczy się, może pokażmy, bo wypadało, tak? Czyli jeżeli macie tą książkę, to na przykład możecie się przenieść do takiej mało oczywistej instrukcji, tylko będzie ją ciężko znaleźć. Ja tutaj chyba widzę gdzieś move, szukamy move'a,
szukamy, o, znajduje move, o. I tutaj przy tym move gdzieś powinno być napisane, o, zobaczcie. Tak, jest wyjaśniona semantyka tej instrukcji, kodowanie tej instrukcji oraz macie tutaj napisane, które flagi są modyfikowane przez tą instrukcję. Więc to też czasami się przydaje, jeżeli się bezpośrednio koduje w assemblerze. Kompilator w mniej lub bardziej ogarnięty sposób stara się robić z tego użytek, tak? Pytanie, if the result, to znaczy to, co przenieśliśmy właśnie? Tak. Okay. Tak, to znaczy się, jeżeli do operandu docelowego włożyliśmy coś ujemnego, to zostanie ustawiony bit n. Jeżeli to było zerowe, to tak dalej, tak dalej. W szczególności x jest niedotykany. No dobra, to wracamy. Tak, czyli TST, SCC sobie zapisaliśmy, bo nie wiemy, tak? Resztę się mniej więcej domyślamy, co może być. Neg x to jest taka negacja. Czyli są takie instrukcje, do, tak jak w Intelu było, że do liczb dużych precyzji. Że mamy bit x i on tam nam ten propaguje, dzięki niemu możemy tam propagować na jakieś takie bardzo duże, długie operacje ten bit i jakoś to tam robić. No i tu się zaczynają ciekawe rzeczy robić. Co to jest instrukcja ASR? I te całą resztę. Arytmetyczny już right shift i left shift, coś takiego. Aha. No tak nielogiczny. No i patrzcie, co tu się dzieje. Da widać, że 6 plus 2m. Ojej. Czyli on nie ma szybkiego shiftera, ten procesor. Tak zwanego barrel shiftera, nie ma żadnego. Więc teraz każdy bit shift kosztuje. Tak? To znaczy się, jeżeli byśmy chcieli przesunąć o 15 bitów, no to widać, co się zaczyna dziać, prawda? Zaczyna się robić boleśnie. Więc z tymi bitshiftami trzeba kombinować czasami, żeby nie przegiąć. Tak? To znaczy, czasami się bardziej opłaca dodawać niż shiftować, tak? Więc jest tak trochę, ale GCC z tego korzysta. To znaczy się, jak widzi takie małe shifty, to on dodaje, dopiero jak widzi trochę większe shifty, to ten. On próbuje to optymalizować. Tak? Więc pierwsza uwaga jest, znaczy taka pierwsza, znaczy druga jakby taka niespodzianka jest taka, że bit shifty są drogie na tym procesorze, trzeba o tym pamiętać. I też nie przeginać z tym, co tutaj się daje zrobić. Dobra, czy tutaj są jeszcze jakieś ciekawe instrukcje? No, są ciekawe jakieś instrukcje typu ustawianie, jakieś tam testowanie bitów i tak dalej, więc można jakoś tam bity. Tu są jakieś ograniczenia, ale to się jakoś da to ogarnąć, a cała reszta to już jest taka coraz mniej ciekawa, tak? To znaczy się, są skoki warunkowe, są skoki bezwarunkowe, oczywiście jest skok do procedury. Tak, i tak dalej. I tu już właściwie się kończą ciekawe instrukcje. Jeszcze powiedzmy ciekawą jakąś instrukcją, z którą można się w kodzie spotkać, jest instrukcja move. Tak, instrukcja move. Ja ją tutaj zapisuję. Move. Ona jest taka trochę dziwna, tak? I my chyba nie mieliśmy odpowiednika w Intelu. Dobrze, i to chyba wszystko, tak? Znaczy się, ta lista tych instrukcji, ona nie jest jakaś przerażająca. Wydaje mi się, że gdybyśmy tutaj gdzieś spojrzeli w odpowiednie miejsce, a może introduction. Czym się różni bra od JMB? Bra bierze albo... Bra jest względny, a JMB jest bezwzględny. Okay. Tak, to znaczy się, bra może przyjmować offset 8-bitowy albo 16-bitowy, natomiast JMP już bierze pełen 32-bitowy adres. Tak? Dobra. No więc podsumowanie zestawu instrukcji jest gdzieś tutaj pokazane, prawda? No i tutaj jest tak, że no owszem, są tam jakieś, tak, ale cała tabelka, o, tutaj macie wszystkie instrukcje wpisane. Wcale nie jest ich tak dużo, tak? To jest prościutki. No to jest w miarę prościutki procesor. Nie wiem, ile tych instrukcji jest, ale wydaje mi się, że tak na oko to może z 80.
tak, czyli da się przeżyć. No i to, co jest dobre, to to, że jeżeli sobie, że nie ma tak jak na przykład na Z80, że trzeba pamiętać, że ta instrukcja to przyjmuje na pierwszej pozycji tylko rejestr taki albo tylko rejestr taki, a tamta to taki albo śmaki, tylko tutaj te instrukcje są takie, że jak tutaj jest napisane EA, prawda, czyli Effective Address czy coś, to tutaj można wklejać prawie wszystko to, co widzieliście z tych trybów, tak? Więc one są tak ładne, takie regularne są te instrukcje, nie będzie trzeba pamiętać tego wszystkiego. A już. Dobra, to powróćmy jeszcze na chwileczkę na tablicę i zobaczmy parę takich nietypowych rzeczy, z których można korzystać. To co jest takie nietypowe? Move'em jest nietypowy, move'em to jest taka instrukcja typu przenieś mi kilka rejestrów na stos albo weź mi kilka rejestrów ze stosu, tak? Ale tego można używać też do czyszczenia pamięci czy do robienia jakichś innych dziwnych rzeczy, tak? Więc z reguły to jest tak, że tutaj jest jakaś specyfikacja rejestrów, ta specyfikacja rejestrów na przykład wygląda, weź mi od D0 do D6 i od A2 do A4, prawda? I tutaj jest operand docelowy, no i ten operand docelowy to może być na przykład A0 albo minus A0, tak? Albo może być tak, że A0 plus przenieś mi do, no na przykład D3 do D5 i A4 do A6, tak? Więc to jest taka maszynka, przy pomocy której można szybko przenosić dane między rejestrami a pamięcią i to jest użyteczne. Test to jest odpowiednik testa z Intela, tylko on nie jest głupi, bo w Intelu było jakoś tak głupio, że ten test przyjmował dwa parametry, tutaj zawsze przyjmuje dokładnie jeden parametr i po prostu porównuje go z zerem. Da? I tutaj nie ma żadnych zaskoczeń. SCC, CC, wszędzie tam, gdzie występuje CC, to tutaj, prawda, CC to jest na przykład EQ, LT, GT, LE, co tam, S, co może być jeszcze? G. Greater, tak, to jest GT. A GE może być oczywiście. Aha, a coś jeszcze? No, co jeszcze? Curry set, tak, albo curry clear. Tak, czyli tam, no te wszystkie bity, wiecie, w tym rejestrze flag, to jakoś tam rozkminia, jak się to tam zajrzy do tej dokumentacji. I to, co robi SCC bardzo dziwnego, i to jest bardzo nietypowe i moim zdaniem z jednej strony trochę nieudane, z drugiej strony można jakoś to korzystać z tego, to CC, SCC, na przykład robimy sobie SEQ, tak? Czyli była poprzednio jakaś instrukcja compare, na przykład compare.ld0d1 i tutaj robimy na przykład coś takiego. To SECU robi tak, że do pamięci pod rejestrem, to jest pamięci, ale ojej, to jest byte, tak? mem.b, tak? Rejestr od A0 wpisuje minus 1, jeśli warunek był spełniony, jeśli EQ i 0, a jeśli były różne, tak? 0 w przeciwnym wypadku. Tak, czyli na Intelu mieliśmy tak, że była ta instrukcja, jak ona się nazywała? Też się chyba SEC nazywała, nie? Było coś takiego. No, to ona była taka normalna, bo ona też w byte wpisywała, tylko wpisywała 0 lub 1, a tu jest głupio, bo wpisuje do całego słowa po prostu jedynki, co daje wartość minus 1, jak na nią popatrzymy, tak? Czyli zapisuje albo byte, który jest 0, albo który jest minus 1. I gdybyście w kodzie zobaczyli jakieś takie dziwne rzeczy, że do pamięci wpisuje minus 1, no to właśnie dlatego, że wolę minus 1 traktować jako prawdę, bo wtedy to kompilator mi to zoptymalizuje. Tak, do tego SCC. Czyli jest troszeczkę takich, jakby to powiedzieć, takich idiomów, do których trzeba się przyzwyczaić i ten procesor to... I to po pierwsze GCC jako kompilator, on zauważa te idiomy i później jest w stanie z nich korzystać i wygenerować jakiś rozsądny kod. A, no
tak, no to z grubsza was przestrzegłem przed tym, co tam, prawda? No bo my będziemy w większości wypadków programować w C, ale trzeba mieć świadomość, że pod spodem ta maszyna jest i ona coś. I ona się nie zachowuje tak jak dzisiejszy procesor, że wszystko jest prawie takie samo, że wszystko jest kurde ultra szybkie, każda instrukcja zajmuje jeden cykl, prawda? I w ogóle jest super. Dobra, jest jeszcze jedna instrukcja, o której nie wspomniałem, a powinienem wspomnieć, bo ona się często pojawia w naszym kodzie. Ta instrukcja, czy ja będę ją tutaj gdzieś mieć? Czekajcie. Co, już nie potrafię? Aha, tylko że terminal mi się pokazał tutaj. Już przynoszę go. Ej, przynoszę go. Aha, to dobrze, wszystko jest dobrze. Okej, okay, a jak sobie zrobiliśmy tego dumpa, to popatrzcie, co się tutaj pojawiło. Taka dziwna instrukcja, widzicie ją? No, return from subroutine. Swap. Właśnie. Co to jest swap, jak myślicie? Może zmiana endienności? Prawie. Znaczy się, jak mamy 32-bitowy rejestr, się składa z dwóch połówek, tak? Więc swap robi to. I on to robi szybko. On to robi w 4 cykle. Powstaje pytanie, a to co ja tutaj zrobiłem śmiesznego? Przypatrzmy się tym trzem instrukcjom. Muls.wd1d0 lsl, to co to będzie robić? Patrzmy się tym instrukcjom. Spróbujmy to rozszyfrować. Co my tutaj mamy? Muls mieliśmy. To było 46 od 46, tak? Dobrze widzę? Tak. To, co przede wszystkim bierzemy sobie coś z pamięci, 16-bitowe słowo z pamięci pod adresem A0, przemnażamy to przez to, co jest w D0 i powstaje nam wartość 32-bitowa, tak? Czyli zawartość D0 będzie 32-bitowa i to będzie rezultat mnożenia dwóch liczb, tak? Popatrzcie, co się tutaj ciekawego dzieje, to, że ja zamieniam połówki tego słowa, czyli zobaczcie, że starsze bity lądują mi na tej pozycji młodszej. I co później robię z nimi? LSL to co to jest? To w którą stronę to jest? Lewo, prawda? O 4. Prawda? Czyli przenoszę to tutaj, a następnie wszystko shiftuję o 4 w tą pozycję. I wiecie co to jest? To jest optymalizacja na przesunięcie 12. Jest szybciej. Tak. Cykle i wyszło, że szybciej. To coś tam tracę jakąś dokładność, ale akurat mnie to tutaj nie obchodzi ta dokładność w tych obliczeniach. Tak? Trzeba być gotowym na taki triki, tak? Tak. Prawda? Więc będziemy widzieć mnóstwo takich rzeczy i przygotujcie się, prawda, psychicznie, że to tak czasami będzie wyglądać. No dobra, to w takim razie sobie zróbmy przerwę. No dobrze, to jesteśmy po przerwie. Już patrzę szybciutko, co my tutaj jeszcze mieliśmy. Okej. Okay. Profilowanie fragmentów kodu. No, z tym profilowaniem to jest tak, że no dobrze, to może zamiast tym filozofować, to szybciutko pokażę, jak ja to robię. Tylko nie wiem, mi się podzielić. Dzień dobry. Jest. Ja to robię w bardzo prosty sposób. Tylko teraz musiałbym sobie przypomnieć, gdzie to jest zrobione. Pewnie to, co mnie interesuje, to jest pętla główna. Im widać tutaj pętla główna efektu, tak? Pętli głównej efektu jest wołana procedura render tego efektu. No i nie ma nic prostszego, tak? To znaczy się używam trzech
trzech linii, to znaczy się widać, linia 85 definiuje sobie jakąś strukturę o takiej nazwie, tak? I to jest jakby jeden taki pojemnik na zbieranie informacji o wykonaniu danej rzeczy. Nastawiam start, nastawiam koniec, czyli wiersz 88-94 i sobie profiluję, czyli patrzę, ile zajmuje ten kawałek czasu, wykonanie tego kawałka czasu, tak? No i teraz jak sobie to odpalę, jak to sobie odpalić? Już. W taki sposób sobie odpalam, że co, że idę tutaj, idę do efektów, idę do anim, robię make-ana, pewnie mi się ten biegający ludzik na drugim ekranie wy pokaże, więc on jest tutaj. Aha, tylko że ja coś zrobiłem, nacisnąłem drzewo. No dobra, to co trzeba mi wierzyć. I tutaj widzicie, że co jakiś czas ten profiler mówi, ile zajęło. Tylko co to są linie rastra? Co to jest raster w ogóle? Jaka to jest? Przecież to jest jakaś dziwna jednostka. O co chodzi, prawda? No to trzeba by było się przerzucić na tablicę i opowiedzieć, co to jest raster i że tak naprawdę wszystko jest bardzo mocno do rastra przywiązane. A sygnał PAL ma tak, czy sygnał NTSC, czyli te dawne sygnały analogowe przynoszące wizję, to one mają z grubsza tak, że przesyłają półobrazy. Tak, półobrazy, czyli mamy 25 klatek na sekundę, ale półobrazy mają, są wyświetlane co 50 razy na sekundę, tak? Więc tak naprawdę jeden obraz ma, no, tak pi razy drzwi, prawda, nie powiem wam dokładnie, to jest chyba 724 na 312. I się dwa półobrazy są składane w 724 na 615. Jeden ma parzystą liczbę linii, drugi ma nieparzystą liczbę linii. A no, 625, proszę. Ale raster to jest zasadniczo taka koncepcja polegająca na tym, że mamy sobie ekran naszego telewizora, który ma wyświetlacz, ten taki bańkę, te CRT, tak? Cathode Ray Tube. A więc z tyłu jest działko elektronowe, tak? Weźmy taką najprostszą wersję, czarno-białą, tak? I mamy dwie cewki, tak? Mamy dwie cewki, tak i tak. Jedna cewka odchyla nam ten promień elektronów, tak, a druga nam tak, tak? Więc to, jak jest generowany obraz na takim urządzeniu, to polega na tym, że te scepki są tak sterowane, żeby ta wiązka elektronów zamiatała ekran w ten sposób. Tutaj jest wygaszana ta wiązka elektronów, to ten promień nie nawraca, no bo ta cewka, prawda, ona tam ma jakąś bezwładność, więc to trzeba, prawda, i tak dalej, po czym wraca i jedzie dalej. Znowu wyłączamy ją, jedziemy dalej, prawda, no jak dojedziemy do końca, to wyłączamy to i wracamy na górę, tak? Więc i cały taki cykl polegający na zamieceniu tego luminoforu przy pomocy tej wiązki elektronów, to się nazywa raster. Tak, i mamy 50 rastrów na sekundę, tak? No i linia rastra, no to jest od początku do końca, tak, po prostu, tak. I teraz jakby się to policzyło, to tam jest takich parę prostych faktów, to w ogóle w tej architekturze wszędzie wychodzi, bo to wszystko jest dosynchronizowane, cała ta architektura jest dosynchronizowana do rastra. Na przykład zdaje się, że jeżeli przyjmiemy taką rozdzielczość, oczywiście, okej, to nie jest tak, że my wszystko widzimy na ekranie. Tak naprawdę na ekranie widzimy, tak naprawdę poza ekranem, jest sporo rzeczy poza ekranem, tak? Ten ekran jest może
gdzieś tutaj. Więc tak jakby sporo rzeczy jeszcze się dzieje przed lewą krawędzią ekranu i za prawą krawędzią ekranu, tak? I tak samo do góry i do dołu, tak? Więc my nie widzimy zamiecenia wszystkiego, tak? Tylko jakieś wybrane okno i tak dalej, i tak dalej. Więc można przyjąć, że ta część jest niewidoczna. To znaczy te 724 na 625 jest całe widoczne, czy to nie, jest dopiero... Nie. Na midze to jest tak, że jest z grubsza 640 na 256, przy czym skalujemy to w dół i przeważnie jest tak. Znaczy pojedynczy cykl zegara, jakbyśmy sobie zobaczyli na pojedynczy cykl zegara, to jest jeden piksel w high-resie. Tak, to chyba tak wychodzi. Dokładnie chyba to tak wychodzi, tak? A gdybyśmy się temu przyjrzeli, może coś się mylę, ale nie, chyba się mylę. Mylę się. No dobra, jak ja liczyłem, to mi wyszło, że w jednej linii rastra jest 454 cykli procesora. Tyle mniej więcej wychodzi. Ja mam pytanie, tak może odniesienie, bo mi najbliższa architektura jest Game Boy i chciałam się zapytać, czy też jest tak, bo na przykład na Game Boy jest, że kiedy rysuję sobie raz, znaczy tam nie jest raz jak w LCD, ale zasada jest działania taka sama, no to ma tam mody i na przykład nie można VRAM-u akcesować w tym czasie, tylko w czasie jak jestem VRAM, kiedy nie, tutaj nie ma problemu, to znaczy się, to jest tak, że Motorola 68000, znaczy jest arbiter szyny pamięci i ten arbiter szyny pamięci, on gwarantuje, że ten mechanizm pobierania danych do wyświetlenia może współdzielić szynę pamięci z jakimiś innymi komponentami Amigi, w szczególności z procesorem, w szczególności z biterem, koperem i wszystkimi innymi rzeczami. Nie trzeba być smutnym. Nie trzeba być smutnym. Co więcej, my może w następnym tygodniu, może za dwa tygodnie narysujemy sobie właśnie ten diagram szyny pamięci i zobaczymy sobie, że tam w linii rastra pewne sloty są z góry zajęte, pewne sloty, tak? Czyli jeżeli mamy, na przykład używamy sprite'ów, to konkretne sloty są zajęte. Niektóre sloty są wolne, zobaczymy, że im więcej mamy bitplanów, tym więcej slotów jest zajętych, więc mniejszą. Bliter używa, procesor używa nieużywanych slotów, są jakieś priorytety w dostępie między tymi rzeczami, prawda? Okay, mamy być smutni, to wszystko leci na żywo, tak? Okej, okay, czyli on sobie to zarządza tymi rzeczami. Tak. Ten arbiter szyny jest tam dosyć sprytny i robi fajne rzeczy, tak? Przepraszam, mam jeszcze pytanie co do rozdzielczości i tak dalej. Czy te piksele są kwadratowe? Nie. Tak? Nie wiem. Szczerze mówiąc, to zależy jaki wyświetlacz weźmiemy, prawda? Jak weźmiemy taki telewizor jak tutaj, w sensie 16:9, no to tym bardziej nie będzie. Proporcje ekranu w tamtych czasach były 4:3, no to nie wiem, podzielcie tak, sobie. Chodzi mi o to po prostu, że jakby w analogowej telewizji nie ma czegoś takiego jak piksel, w sensie tak. Linia to jest linia, ona nie jest na nic podzielona. Tak. Przez to piksele mogły być potencjalnie prostokątne i chyba nawet są, wydaje mi się, w NTSC. Jakieś 11 na 10. Bardzo możliwe, ale to tego nie liczyłem, tak? To co jest interesujące, to rzeczywiście, że mamy 454 cykle na jedną linię rastra i że raster ma 312 linii. Przy czym rzeczywiście, tu jak pani wspomniała, tam jest jakiś wyjątek od tej zasady. Kiedyś musi się memory refresh przydarzyć. I ten memory refresh wszystko wycina z szyny, prawda? I on gdzieś najprawdopodobniej przy końcu rastra jest. Na kim ten refresh idzie wtedy, kiedy on sobie wraca do początku. Być może w tym momencie, prawda? Jakby z naszego punktu widzenia to jest 454 cykli po 312 w te 454 cykle jest wliczone jakby długość trwania rastra oraz czas nawracania tej wiązki, tak? Także to się tam wszystko jakoś, ale tak mniej więcej można to liczyć, tak, że tyle mniej więcej mamy na pojedynczą rastrę, znaczy 30. Czyli no i teraz oczywiście, żeby efekt był płynny, to musi się policzyć w jednym rastrze.
Tak, to tom jest płynny z 50 klatek na sekundę i to wygląda imponująco, tak? To płynność. Aby efekty, które działają na dwóch rastrach, one wyglądają jeszcze ok, natomiast przy trzech rastrach już zaczyna widać klatkowanie i to zaczyna wyglądać niefajnie, tak? No jeszcze można przecierpieć trzy rastry, ale cztery już nie. Cztery już wyglądają fatalnie. Tak, to już jest tam jakieś 12 klatek na sekundę i to... Prawda? Dobra, więc to jest profilowanie, więc już mniej więcej wiemy, co nam się tutaj dzieje. Tutaj widzicie, że macie jakiś minimum, average, maximum, on sobie to uśrednia po czasie i już. Więc okej, okay, dobrze. Czyli to jest jakaś prymitywna metoda profilowania. Z reguły nie trzeba więcej, tak? Bo ten kod jest na tyle prosty, nieskomplikowany, że okej, okay. To jakie są metody optymalizacji? No już zdążyliście zauważyć, że pewnie rozwijanie pętli jest skuteczne, prawda? No i to rozwijanie pętli, takim największym jego użytkownikiem i takim najbardziej wyjątkowym użytkownikiem tej techniki jest taki efekt, który jest dosyć ciężko opisać, ale tak kilkoma słowami, ale postaram się to zrobić. To jest efekt UV map. I w UV map zobaczycie coś absolutnie horrendalnego. A zobaczycie coś strasznego. To znaczy się, popatrzcie, co tu się dzieje. Popatrzcie na procedurę Make UV map Render Code. Jak myślicie, co to robi? Konstruuje jakiś kod. To jest tak zwany speed code. To jest procedurka, która po prostu robi tak do pamięci, rozwija pętlę, która tam ma nie wiem ile, ale tutaj chyba można policzyć 58 linii. Prawda? Tyle ma iteracji. On to rozwija. Ale czy ona jest w takiej skompresowanej formie tutaj? Tak. On po prostu bierze kawałek pamięci i tą pętlą, rozwiniętą pętlą wypełnia tą pamięć, przy czym w każdej iteracji modyfikuje instrukcję tak, żeby wsadzić tutaj odpowiednie dane. Tak? W sensie jakieś stałe, tak? Tak, jakieś stałe. I to szybciej wtedy działa niż jakby tak, po tak. offsetach czy... Tak. To znaczy się, gdyby tą pętlę zrobić tak w taki sposób naturalny, że pobieramy coś z pamięci, coś tam, tak, no to by wyszło wolniej, tak? I wyszłoby tak z bardzo wolniej, tak? I jeszcze jakby ją zawinąć w takim sensie, żeby była normalnie jakiś tam licznik pętli, to w ogóle trzy razy wolniej by była. Więc tego typu techniki są używane na Commodorku, na Amidze, prawda, taki speed code na zasadzie, że po pierwsze generujemy kod, prawda, czy rozwijamy pętlę w ten sposób, że generujemy kod, a później modyfikujemy ten kod i po prostu wczepiamy tam już dane, nie mówimy, żeby ten kod pobierał jeszcze dane z pamięci, tylko jako embedujemy w ten kod te dane i już. Więc tego typu rzeczy się używa. No i co daje rozwijanie pętli? No rozwijanie pętli daje co najmniej to, że jak się robi szybkie pętle, to używa się instrukcji DBRA, tak? Czyli to jest decrement and branch. Czyli dekrementujemy jakiś rejestr, jak ten rejestr spadnie chyba, jak zacznie być ujemny, to wtedy wychodzimy z pętli. Tak? Znaczy jak osiągnie minus 1, to wychodzimy z pętli. Więc tu mamy jakiś rejestr D0 i skaczemy do loop, prawda, która gdzieś jest tam wyżej. Okay? Więc ta instrukcja, ona bierze jakieś 10-12 cykli, więc No, być może się nie opłaca, tak? Być może opłaca się to wywalić w szczególności. Znaczy, pętle się rozwija i to namiętnie, tak? I to się opłaca. W przeciwieństwie do takich nowoczesnych architektur out of order, których się zupełnie nie opłaca to tego robić, bo procesor sam to robi wewnętrznie, my się tym nie musimy martwić, tak? A czy macie jakieś pytanie? No bo to jest coś nietypowego i założę się, że nie widzieliście czegoś takiego wcześniej, albo niewielkie szanse, żebyście zobaczyli. Czy oprócz tego, co ten efekt robi, no, to jest zupełnie inne pytanie i jest troszeczkę ciężej na nie, odpowiedzieć, tak? Czy na architekturach systemów komputerowych pisaliście wstawki asemblerowe? Pamiętacie, o co tam chodziło?
To co tam chodziło? Tak jak się robiły te wstawki SMBR-owe? Dla GCC-a. Pisało się jakich... Tam było troszeczkę opisów na temat, których rejestrów używamy. Aha, coś jeszcze? Nie, to jest to. No dobra, to spróbujmy. Spróbujmy coś znaleźć. Mi się wydaje, że w common.ha są wstawki SMBR-owe. O, na przykład macie tutaj wstawki SMBR-owe. O, na przykład tutaj widzicie. Macie wstawki SMBR-owe, więc wstawek SMBR-owych też się czasami używa. Możemy sobie zobaczyć na przykład dzielenie 16-bitowe, tak? To co się tutaj dzieje? No to popatrzmy się, prawda? Czyli w linii przede wszystkim, ponieważ to jest dzielenie 16-bitowe ze znakiem, to ono bierze, prawda, argument A, podzieli go i będzie A dzielić przez B i da wynik 16-bitowy, tak? No to co się tutaj dzieje? Po pierwsze, zauważcie, że tutaj mamy w linii 86 mamy instrukcję DIPS, prawda? My już wiemy, jaka ona jest, prawda? Bierze 32 i 16 i daje 16 plus 16, tak? Więc będzie dzielić 0 przez to, co jest w jedynce, tak? Teraz 0 odnosi się do tego, co jest w linii 87, a jedynka odnosi się do tego, co jest w linii 86. I teraz patrzcie, że 87 zostanie, wartość tego 87 to zostanie pobrana z A, a wartość B zostanie pobrana z, tak, a wartość jedynki zostanie pobrana z B, czyli z tego drugiego argumentu, czyli z tego, przez co będziemy dzielić. No i teraz macie tutaj coś, te pierwsze znaczki w cudzysłowie, prawda, czyli plus D i DM, to są więzy. To są więzy, które narzucamy na to, jakie operandy kompilator tutaj wybierze pod te %1, %0. Czyli jeżeli ja mu powiem B, że to jest DM, to znaczy, że to może być albo D jak rejestr danych, czyli od D0 do D7, lub M, to znaczy się, że to może być dowolny tryb adresowania pamięci, że może sobie po prostu coś pobrać z pamięci, tak? Czyli tutaj będzie albo od D0 do D7, albo któryś z tych tam na przykład weźmie od A0 plus 4, tak? Natomiast D tutaj to oznacza, że to musi być w pamięci, przepraszam, w rejestrze danych, a plus oznacza się, że to będzie zarówno wejście, jak i wyjście, to znaczy się, że procent 0 to jest jednocześnie konsumuje dane, jak i produkuje dane. Tak, tego typu rzeczy. Te rzeczy, jak będziemy kiedyś tam w przyszłości coś optymalizować, to wam pokażę, gdzie można je znaleźć. Znaczy się, można je znaleźć w odpowiednich plików GCC, tak? Z listy wszystkich rzeczy. Wydaje mi się też, że w starej dokumentacji do GCC-a też to jest wyjaśnione, jakie tutaj są dokładnie rzeczy, bo te więzy mogą być bardzo różne. No na przykład tutaj widzicie DI, tak? W linii 105. Jest DID albo D, czyli DDD, czyli rejestr danych, a I to jest immediate, czyli stała, przy czym tam są różne stałe o różnych przedziałach, tak? To też tam, no to jest troszeczkę złożone, ale na razie my nie potrzebujemy za dużo o tym wiedzieć, poza tym, że niektóre rzeczy idą przez te wstawki assemblerowe. No, przepraszam, tym dzieleniem to jest taki, że tak powiem, przykład dydaktyczny, czyli faktycznie to przyspiesza, bo wydaje się, że dzielenie no to po prostu jest wywołanie tego div i ja bym musiał być ten kod wygenerowany, jakby po prostu napisać A przez B, że to się opłaca. Nie zawsze kompilator wykrywa nasze intencje. Prawda? To znaczy się, możesz oczywiście powiedzieć mu slash, tylko musisz w tym momencie bardzo uważać na to, co wygenerujesz. Tak? To znaczy się, on nie zawsze jest na tyle sprytny, żeby się połapać, że może jedną instrukcją to załatwić. Czasami po prostu wzywa funkcję pomocniczą, czyli emulację danej instrukcji, tak? Czyli gdzieś tam w bibliotece standardowej języka C, a właściwie to jest bare metal ten program, prawda? Więc to wszystko jest zakodowane tutaj wewnątrz. Jak sobie zobaczycie w libc i gen, to tutaj są implementacje 32-bitowych mnożeń i dzieleń, tak? To są po prostu procedury w assemblerze, więc jeżeli mu się nie uda
jeżeli mu się nie uda dopasować określonej instrukcji dzielenia lub mnożenia, to po prostu wygeneruje cola do DivC3 na przykład. Tak? No widać, że to wtedy będzie dużo, dużo wolniejsze, tak? Więc trzeba na to uważać. No i mówię, czasami jest lepiej powiedzieć coś kompilatorowi wprost, a nie oczekiwać, że się domyśli, tak? Bo czasami mu się udaje, czasami mu się nie udaje. Dobra, no to wstawki asemblerowe. No dobrze, to rozwijanie pętli to jest jakby jedna prosta metoda optymalizacji. Generowanie kodu, druga metoda optymalizacji, tak? Wstawki asemblerowe trzecia. Jak myślicie, co jest dalej? Co jeszcze można zrobić? Jak zrobić, żeby się nie narobić? Tablicowanie wyników. Jeżeli coś jest drogie do policzenia, to dobrze, to stablicować, tak? Jeżeli się da. To w ogóle przed. No tak, ale na przykład taki przykład na przykład bardzo dobry to jest to, że jak macie na przykład, to macie kod, który generuje tablicę sinusów, tak? No bo my nie chcemy sinusów liczyć. Znaczy sinusy są fajne, prawda? Bo one się do wielu rzeczy przydają, na przykład do transformacji 3D, prawda? Czy rysowania tam różnych rzeczy. Ale policzenie tego w czasie rzeczywistym na widzę troszeczkę się mija z celem, prawda? Więc dobrze jest jakoś stablicować sinusa, no i sobie tablicujemy to wcześniej. Czasami można zrobić tak, że w momencie, w którym jakby ładujemy efekt do pamięci, to tam pamiętacie, że jest taka procedura load i to procedura load może sobie zalokować kawałek pamięci i wygenerować w trakcie uruchomienia DEMA, czy przed uruchomieniem DEMA, może obliczyć coś i wrzucić do pamięci, żeby nam się łatwo, żeby nam łatwiej, bo czasami łatwiej jest wyliczyć indeks i dobrać się do pamięci, niż to liczyć, tak? A więc będą takie, jak będziemy optymalizować i będziecie mieli jakieś dane w pamięci, to będziemy się zastanawiać, czy lepiej to stabilizować, czy lepiej to liczyć, tak? Więc to jest... To jest taki standard sumienia programu. Tak, oczywiście, to jest standard. Tutaj oczywiście jest jeszcze parę innych ciekawych rzeczy, bo na przykład jest cały FX, i tutaj widzicie jakieś dziwne algorytmy, które na przykład robią szybki pierwiastek. A więc to jest jakiś kosmos, prawda? Nie jest odwrotny? Nie pamiętam. To chyba nie jest odwrotny. I jest integer, prawda? Ale macie tutaj na przykład procedurę NLZ, czyli co to jest? Leading negated, leading zero, coś takiego. Tak, czyli wylicza i to widać, że też tak jakoś tam jedzie po jakichś tablicach i bez pardonu tablicujemy sobie, jeżeli możemy, tak? Więc będziemy tablicować wyniki. To jest taka jeszcze jedna technika, której będziemy używać. I teraz tak jakbym miał sobie przypomnieć, no na pewno gdzieś są jakieś tablice policzone w tym moim kodzie. To teraz sobie tak po prostu nie przypomnę. No i mamy pewnego też rodzaju problemy. To znaczy problemem jest to, że gdybyśmy sobie teraz chcieli jakąkolwiek grafikę 3D obliczyć, to będziemy musieli mieć jakieś liczby zmiennopozycyjne. Badałoby mieć. No, jak się pewnie domyślacie, liczb zmiennopozycyjnych nie mamy. Mamy bity, prawda? Jak mamy bity, to już jesteśmy w stanie sobie poradzić jakoś, tak? Tylko trzeba je jakoś sensownie pogrupować. Więc mamy troszeczkę takich obliczeń na fixed pointach. Jest jakiś taki plik nagłówkowy, który do tego służy. On się chyba nazywa FX. FX się nazywa. FX. No i tutaj macie jakieś takie prościutkie rzeczy do tego, żeby się zajmować liczbami zmiennopozycyjnymi. Liczby zmiennopozycyjne w przypadku Amigi, jak sobie liczyłem różne rzeczy i starałem się optymalizować, to chyba wam już powiedziałem to na poprzednich zajęciach, ale przypomnę, większość
większość liczb zmiennopozycyjnych, jakie mamy, to są liczby w postaci 12, 4 albo 4, 12, tak? No i to można chyba łatwo zgadnąć, która jest w której sytuacji korzystana. Na przykład, jeżeli mamy wierzchołek zapisany w pamięci, no to wierzchołki są raczej w tej postaci zapisane, tak? No bo tutaj jest kropka, tak? To jest kropka binarna, tak? Więc chcę mieć jakąś dokładność, ale nie tak bardzo dużą, no bo to będę te 12 bitów to będzie szło ostatecznie na ustalenie pozycji, jakby pozycji piksela na ekranie. A na ekranie to ja mam jakieś 320, więc wydaje się, że 12 bitów powinno wystarczyć, prawda? Żeby jakoś to rozsądnie zaprezentować. A te są właśnie używane do reprezentacji jakiegoś kosinusa, tak? Czyli z reguły tutaj mamy 0, prawda? Tudzież minus 0, kropka, prawda? 1, 0, 1, no i tak dalej, prawda? Więc to jest do jakiegoś skalowania o jakąś niewielką wartość i tak dalej, i tak dalej. No i teraz, jak to się wymnoży, to co się dzieje? To gdzie będzie kropka dziesiętna, jak się to wymnoży? 1 przez 2? No. Nie dziesiętna, binarna, przepraszam. Przeprowadźmy eksperyment. Jak się zrobi coś takiego i coś takiego ze sobą, a może inaczej. Przeprowadźmy eksperyment. Jak się takie dwie, co to jest za liczba? To jest liczba 1-0, w sensie to są dwa bity, prawda? Jak się je wymnoży ze sobą, to co wychodzi? No wychodzi trzybitowa liczba chyba, no nie? Tak mi się wydaje. O. Czyli jeżeli tutaj miałem miałem na ułamek jeden bit i tutaj miałem na ułamek jeden bit, no to tutaj mam na ułamek dwa bity, tak? No to dobra, to być może jest zbyt uproszczone, ale to działa, prawda? To znaczy się tutaj po prostu dostaniemy 16 i 16, tak? Jak dostaniemy 16 i 16, to żeby to znormalizować do takiej postaci, to co trzeba zrobić? Chcemy to znormalizować, to 16 na 16 do takiej postaci, o do tej. Przesunąć w prawo o 12 bitów, prawda? No to jak przesunąć w prawo o 12 bitów? Szybko? Przesunąć w lewo 4 i nie swapować. No można by było co? Można by było zrobić to, ja bym chciał, że chciałbym zostawić te bity i chciałbym zostawić trochę tych bitów, tak? Mhm. No to co? To można zeswapować. No to zróbmy swapa, czyli to będzie... Możemy sobie to narysować w ten sposób, że te bity jakby, czy one mnie interesują? Te bity mnie nie interesują. Minus, 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 minus. Tutaj sobie zrobimy A, A, tutaj B, B i tutaj znowu są bity, które mnie nie interesują. Tak, nazwijmy je od C, a tutaj nazwijmy je, nie wiem, X. Prawda? No to co? To chciałbym otrzymać liczbę, która wygląda w ten sposób. B, i to będzie liczba 16-bitowa i to, co będzie na górze, to mnie zupełnie nie obchodzi, tak? Więc wydaje się, że to, co można zrobić, to zeswapować, tylko że jak zeswapuję to, co otrzymam, to otrzymam tak naprawdę x, 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 a i przed tym otrzymam b, 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 c, 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 c. No to jeszcze nie jest dobrze, ale to, co mógłbym zrobić, to mógłbym w tym momencie zrobić... No, tylko nie mam takiej operacji w języku C, ale mógłbym zrotować, w którą stronę, to jest w lewo, no nie? Zrotować o 4 bity to coś, prawda? Jak zrotuję to o 4 bity, to będę miał A, B, 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 B i będę miał górę ze śmieciami. No więc tutaj jakbyśmy się przypatrzyli normalizacji, to ja mam jakiś taki trik, można by było to takim trikiem też zrobić. Ja nie muszę się zastanowić, czy ten trik jest dobry. Chyba jest dobry, bo wszystko działa, prawda? Ale jakby widać też, że
w cenie otrzymujemy tej operacji, a swap w połączeniu z tym rolem na pewno będzie krótszy niż te przesuwanie o 12 bitów, gdzie tam byśmy mieli automatycznie 6 plus 24, tak? Plus to, znaczy, to jeszcze na longboardzie, więc by się jeszcze dwukrotnie wydłużyło, więc w ogóle by było strasznie dłużej, tak? No ale dobra, nie będę przynudzać, tak czy siak mamy te liczby fixed point i one gdzieniegdzie w obliczeniach są używane i jeżeli będziecie potrzebowali jakichś ułamków, to wygląda na to, że te dwa formaty są wystarczające i one może nie, że gwarantują, ale do tej pory nie udało mi się wymyślić lepszej reprezentacji, która byłaby szybsza, która dawałaby to, że obliczenia daje się zakodować szybciej. No dobrze, to co tutaj jeszcze zostało? Zostały jakieś takie drobnostki, no bo okej, okay, jakby generowanie kodu jest okej, okay. Te wszystkie optymalizacje są okej, okay, ale czasami się nie da. Czasami po prostu trzeba siąść do assemblera, sobie ubrudzić rączki i wszystko zrobić w assemblerze od zera do początku. Czasami jest po prostu prościej siąść do tego w assemblerze i to zrobić. Znaczy tą główną pętlę tego efektu, tak? Niż się bić z kompilatorem i mu coś perswadować przez wiele godzin. No i są takie rzeczy, pojawiają się takie rzeczy. Ich jest relatywnie mało, czy relatywnie niewiele. A na pewno w takim przykładzie empty jest pokazane, jak to robić. Tak, jest tutaj pokazane, że można wywołać jakąś procedurę, która jest napisana w assemblerze. I tutaj po prostu patrzymy sobie na taką procedurę i już, prawda? Pozostaje oczywiście przekazywanie argumentów, jaka jest konwencja wołania procedur. Tak? No i konwencja wołania na Amidze jest taka, że wydaje się, że kompilator jest bardzo, nie jest za bardzo wybredny, ale stos musi być wyrównany do 4. Gdybyśmy coś wołali, ale to nie jest problem, bo z reguły te nasze procedury zoptymalizowane to są procedury liście, to znaczy my je wołamy i one już nic innego nie wołają, prawda? One po prostu tam liczą, prawda, że jak najszybciej i tyle. Więc tym się nie musimy przejmować. Jedyne, czym musimy się przejmować, to że rejestry, które, jeżeli ich używamy, to rejestry od D2 do D7 są używane. Znaczy się, trzeba je zapisać na stos, jeżeli ich używamy, przy pomocy na przykład movela i rejestry od A0, przepraszam, od A2 do A6 też trzeba zapisywać, co daje nam to, że parametry możemy przekazywać przez A0, A1, D0, D1, ale gdybyśmy potrzebowali, to można również przez inne rejestry, ale nie będziemy o tym mówić, prawda? To znaczy, jeżeli się okaże, że to jest potrzebne, to wtedy powrócimy do tego i sobie to omówimy, tak? Więc konwencja wołania jest prosta. Argumenty do funkcji pcha się przez D0, D1, A0, A1, gdzie nigdzie w kodzie będziecie widzieć różnego rodzaju dziwactwa. Na przykład takim dziwactwem, który chyba warto jeszcze na chwileczkę, któremu się warto przyjrzeć, jest na przykład procedura chunky to planar. Ja nie będę teraz tłumaczyć, co ona robi, ale popatrzcie, że tutaj możemy explicity podać w języku C, w których rejestrach będziemy przepychać argumenty do funkcji. No i to wynika z tego, jak ta funkcja jest zaprogramowana, tak? Gdybyśmy się teraz oddali ten, to on oczywiście nie znajdzie, bo jest głupi, ale ja ją szybko potrafię znaleźć. I ta procedura chunky to planar zaimplementowana przez kogoś w assemblerze, ona tutaj, prawda, jest. I patrzcie, macie napisane, co ona przyjmuje. No a tutaj później jest dużo radości, prawda? Jakichś dziwnych operacji. I to jest nieważne, tak? Więc mamy tą możliwość. Mamy tą możliwość zrobienia tego. No i jeszcze być może na sam koniec warto by było powiedzieć o tym, że czasami trzeba generować liczby losowe. I jak myślicie, jaki algorytm byłby fajny do generowania liczb losowych? Jakiś bez mnożenia? Linear feedback, shift register jakiś? Tak, to znaczy się jakiś shift plus XOR, prawda?
prawda? Coś w tym desem, prawda? Więc ja już teraz nie pamiętam, gdzie on jest dokładnie zaimplementowany. Wydaje mi się, że w miejscu może być jakiś random, ale no właśnie, nie przygotowałem sobie teraz i cierpię. O, jest. No tak, nawet prościej, prawda? Dodawanie jakiejś liczby plus rotacja. Tak, więc jakieś tego typu manewry, że właśnie jakieś ksory albo ady, albo suby plus. Srole, no i to się przydaje, tak? Przydaje się to i to jest wystarczająco dobre, żeby to robić. Jakby już nie będę was zamęczać, co się dzieje w efekcie flat-sheet convex. Flat-sheet convex to jest ten efekt, w którym mamy sporo grafiki trójwymiarowej. CD, flat-sheet convex. Na ekran. I nie będę was już tam zamęczać dokładnie tym, co tu się dzieje. Chwileczkę, gdzie mam kursor. Nie będę was zamęczać, bo tutaj się tak naprawdę dużo dzieje. No po pierwsze to, co się dzieje ciekawego, wydaje się, no to po pierwsze trzeba te wierzchołki tego obiektu policzyć, po drugie trzeba wyliczyć jasność każdej ściany, tak? Niektóre ściany trzeba ukryć, bo są tyłem obrócone do użytkownika. Jak są tyłem obrócone do użytkownika, to znaczy się, że są po drugiej stronie obiektu, tak? Więc nie warto się zajmować ich rysowaniem. No i tutaj jest, czyli widać, że, o, był jakiś krzak. To, co jeszcze ciekawego się tutaj pojawia, no to okej, to jest tak, że tu jest dużo tych obliczeń na fixed pointach, więc jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jak się liczy na fixed pointach, to warto wejść w źródła tego efektu i sobie popatrzeć, jak to działa. Natomiast ten efekt robi bardzo duży użytek z takiego komponentu Amigi, który się nazywa Bliter. Ten Bliter potrafi dość ciekawe rzeczy robić, a nawet bardzo ciekawe. On po pierwsze potrafi rysować krawędzie lub linie. Jest jakaś różnica między krawędzią a linią, tak? To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to, że on potrafi wypełniać obszary. Czyli jeżeli mu się narysuje z jednej strony jakąś krawędź, z drugiej strony jakąś krawędź, to on przyjdzie i między tymi krawędziami wypełni ekran. I ten efekt jest pipeline'owany, to znaczy się jest równolegle coś liczone i równolegle bliter coś przetwarza na pamięci, tak? Więc on jest ciekawy. Natomiast jeżeli mielibyście sobie poeksperymentować z jakimś efektem, to ja chyba bym chciał, żebyście sobie poeksperymentowali z tym takim efektem dziwnym, czyli z naszym UV mapem, czyli wróćmy do naszego UV mapa, UV map, musimy, make run, tak, i chciałbym, żebyście sobie z tym efektem poeksperymentowali. No tak wygląda całkiem ciekawie, no nie? Jak na Amigę, jest dużo kolorków, prawda? Czy no, tutaj jest tylko 16 kolorów, znaczy... Nie jest 16, ale w każdym wierszu jest 16. W każdej linii rastra jest 16 kolorów, tak? Natomiast na ekranie jest troszeczkę więcej niż 16 kolorów. O. Tak, bo tutaj koperem wymieniam i to dosyć dobrze widać, gdybyście się przyjrzeli, to co 8, chyba co 8 linii wymieniam paletę, tak? Mm-hmm. I to tak widać, ale jak tak się tak dynamicznie, to już jest całkiem... Jak tylko całe jest zamalowane, to widać. Tak. To wtedy widać, ale to i tak wygląda dość atrakcyjnie. A więc ten efekt, to on wyrósł z tego, że mówi się, że nie ma dobrego dema na demoscenie, znaczy, że każde dobre demo powinno mieć jakiś tunel, prawda? To jest taka reguła, prawda? I rzeczywiście no, na początku, jak eksperymentowałem, no to sobie wziąłem jakiś taki tunel, prawda? No i co to jest tunel w ogóle? Jakby zrobić efekt tunelu, nie wiem, spróbujmy sobie to rozgryźć i jakoś odnieść się do tego w kontekście tego efektu, tak? Jak on tak naprawdę działa. Bo ten efekt
On jest prosty. On bierze jakąś tablicę. Tak, on bierze jakąś tablicę. O, można by powiedzieć, że on robi coś takiego. A mamy teksturę, mamy jakąś tablicę z teksturą. Powiedzmy, że tekstura to są jakieś piksele, tak? Jednobajtowe, tak? Czyli mamy ubajt tekstura. No i ona jest tam jakaś 256x256, załóżmy, tak? Że ma tyle bajtów, tak? I mamy mamy UV mapę. UV map jest takiej rozdzielczości jak ekran, tak? Ale tutaj jest U-short, czyli 16-bitowe słowo, tak? No i to, co ja teraz robię, to jest ni mniej, ni więcej niż dla każdego piksela, for each pixel, for each x, y, prawda? Zrób coś takiego. Screen od x, y. Już taki uproszczony sposób zapiszę, tak? To jest tekst, to jest weź. I co ja chciałem zrobić? Aha, chciałem zrobić tak. Z UV mapy chciałem pobrać x, y. Trzeba to zapisać w taki sposób. W takim razie. To z UV mapy, aha, to z UV mapy teraz będzie mi wychodzić, to tutaj będą jakieś pary, nie? Czy nie, to jednak tutaj zróbmy tak. Okay. I to jest coś takiego. Plus offset i to wszystko, no już zapiszę to ładnie, 65535. I to jest ten efekt. To trudno uwierzyć, że to jest ten efekt, ale to jest ten efekt. Tak pod spodem wygląda pętla. Tak, czy ja w UV mapie dla każdego piksela na ekranie mam zapisaną pozycję, z której mam wczytać coś z tekstury. I to wpisuję na ekran, przy czym do tej pozycji mogę dodać offset, więc jakoś się przesunąć w teksturze. Tak? Więc tak naprawdę ta UV mapa, to ona mi mówi na każdy piksel, skąd to pobrać z tekstury, ale ona jest na tyle specyficznie, ta UV mapa przygotowana, że można ciekawe efekty osiągnąć. Tak? Jeżeli sobie teraz popatrzymy na ten offset jak na złożenie dwóch 8-bitowych liczb, to okaże się, że w efekcie tunelu, gdybyśmy widzieli tamten efekt, to jeżeli będę zwiększał ten dolny byte, to tunel będzie mi się obracać, tak? Bo będę modyfikować jakby jedną pozycję tekstury, prawda? I on mi się wtedy obraca, a jak będę zwiększać lub zmniejszać ten górny byte, to ta tekstura będzie mi szła w głąb tego tunelu lub w moją stronę. Pozostaje pytanie, jak przygotować tę UV mapę? I to jest bardzo ciekawe zadanie. Tak? To znaczy, to jakby sam efekt, jak się na niego patrzy, to w ogóle z niego nie wynika to, co się dzieje na ekranie. Cała magia jest ukryta w danych i w wielu efektach magia jest ukryta w danych. Tak? No i to, co mogę Wam powiedzieć w takim dużym telegraficznym skrócie, bo już jest właściwie po zajęciach, tak? To, że technika, która służy do wyrenderowania tego, to jest ray tracing do tej UV mapy. To, co się robi, no to konstruuje się oczko. Tak? Tutaj jest oczko. Te oczko przez co patrzy? Przez ekran patrzy, tak? Czyli mamy jakiś screen, prawda? I patrzy nam na scenę trójwymiarową. Więc puszczamy sobie oczkiem, patrzymy się na ten piksel i pytamy się, jaka jest wartość tego piksela. No jaka jest wartość tego piksela? No to, co przetnie ta prosta w scenie trójwymiarowej, tak? I analogicznie liczymy wszystkie inne. To jest ta nasza UV mapa, tak? To znaczy się stąd będzie się brała ta UV mapa z tego ekranu, tak? No i teraz pozostaje przeciąć jakiś obiekt. I na podstawie tego przecięcia wyliczyć, jak on powinien być poteksturowany w tym miejscu, w którym go przecięliśmy. Więc to, co się robi, to się bierze i tu puszcza się nieskończoną rurę. Prawda? Liczy się przecięcie tego promienia z tą rurą,
I się pytamy w tym punkcie, no a jaka tu jest pozycja tekstury? Jaka tu jest U, jakie tutaj jest U i V? No i robi się to w ten sposób, że jedna z tych rzeczy będzie zależała, bo chcemy owinąć ten tunel, chcemy owinąć teksturą, tak? Więc jedna z tych pozycji będzie zależała od tego, gdzie jesteśmy na tym promieniu, tak? Czyli to są jakieś współrzędne, polarne, tak? Czyli jakiś kąt względem, prawda, jakiegoś tam ustalonego. No jakoś ten kąt musimy sobie wybrać, tak? No ale chcemy tą teksturą tymi naszymi od 0 do 255 chcemy sobie tak owinąć ten tunel, tak? Czyli owinąć tą część, ten przekrój. A z drugiej strony chcemy, żeby jakoś się rozłożyło, druga współrzędna, żeby się jakoś rozłożyła tutaj, tak? No i to zależy od perspektywy, tak? Na początku jak będzie blisko nas, to będzie dużo, a później będziemy coraz mocniej się będzie zawijać ta tekstura, tak? Więc to jest jedna z technik przygotowywania tych UV map, żeby właśnie sobie policzyć jakiś obiekt, z którym jakieś przecięcie, znaczy pierwsza rzecz to, że trzeba wyznaczyć przecięcie z tym obiektem, a po drugie to, że trzeba wiedzieć, jak go oteksturować, ten obiekt. Tak? I tego typu rzeczy da się zrobić łatwo w ShaderToy'u. Tak? Czyli w tej zabawce, które na shaderach możemy policzyć. To też na tyle regularnie wygląda, że wydaje się, że da się jakiś zamknięty wzór na to wyciągnąć. Tak. I teraz co więcej, gdybyście się przyjrzeli, to... W szczególności dlatego myślałem o wzorach, bo tam w środku były jakieś takie jasne punkty, które wyglądały jak jakieś bieguny wielomianu, coś takiego. Tak. To popatrzcie sobie, że to tutaj jest. To znaczy się, jest jakiś moduł, który się nazywa UV Map. I ten moduł jest, już przepraszam, tutaj jest, w Toolsach chyba. Przepraszam, ja muszę iść do Dewa. Dewa, GFF. Nie wiem, gdzieś jest. W Libie. UV Map. I tutaj to jest wszystko napisane. Więc zadanie dla Was jest takie, abyście się przyjrzeli temu uvmap.py, tak? No bo wygenerowanie takiego to jest coś takiego. Takiej pojedynczej uvmapy. I sobie poeksperymentowali sobie. Może coś Wam ciekawego. Po pierwsze, żeby zobaczyć, jak to działa. I jak zmiana parametrów tego powoduje zmiany na ekranie. A po drugie, być może Wam coś przyjdzie ciekawego do głowy. Tak? No i takim akcentem chciałbym zakończyć. Rzeczywiście wydaje się, że tak ogólnie to fajnie by było rozszerzyć tą technikę generowania, czyli efekt jest gotowy jako kot na midze, natomiast widać, że efekt nie jest gotowy jako dane. Także z tych danych możemy naprawdę bardzo dużo wygenerować i wygenerować z nich ciekawe wizualnie efekty, no bo możemy sobie całą scenę wygenerować tak trójwymiarową w pewnym sensie, tylko musimy ją umieć poteksturować odpowiednio. No i wydaje się, że takie rzeczy, czy można by było w ShaderToy'u zrobić statyczną scenę i ją rzucić do Amigi, coś spróbować zrobić, tak? Albo na przykład zrobić coś takiego, że jest ta UV mapa, ale elementy tej UV mapy ewoluują w trakcie wykonania efektu na midze. To już by trzeba było troszeczkę podkręcić, troszeczkę się tym pozajmować, ale wydaje się, że można było na przykład obracający się sześcian teksturowany zapisać sobie po prostu taki element, taki mniejszy UV mapy i po prostu go wyrysowywać w UV mapę, a potem renderować ją już całą na ekran, tak? Więc wydaje się, że takie rzeczy też można robić, więc poeksperymentujcie sobie, zobaczcie, co ten efekt potrafi zrobić, co Wy potraficie zrobić, czy coś Wam ciekawego przychodzi do głowy. On jest prościutki, w sensie można nad nim zapanować, aczkolwiek nad tą częścią tu jest ten efekt. Nie tam, prawda, w tym asemblerze, tylko tutaj jest, prawda? Tu jest jego serce. Tak. On dramatycznie inaczej wygląda w zależności, którą sobie wersję tej UV mapy wybierzecie, tak? To jest zupełnie cudaczne rzeczy wychodzą. Tak? No dobra, to tyle na dzisiaj. Czy macie jakieś pytania? Nie macie. No, to kończymy.